Księżna Kate, 37L. Ostatnio pojawiła się na jednej z oficjalnych uroczystości. Nierzadko na tego typu wyjściach bywa bez męża u boku. Ale teraz, gdy ona i William borykają się z plotkami o małżeńskim kryzysie, brak księcia przy niej jest tym bardziej zauważalny. Aż huczy od plotek na temat kondycji małżeństwa Kate i Williama. Podobno związek zawisł na włosku po tym, jak księżna odkryła rzekomy romans, męża. Według zagranicznej prasy William miał zbytnio zbliżyć się do przyjaciółki żony, Rose, Hanbury. Reklama książał William i Kate rozmawiają już z prawnikami, ponieważ ich małżeństwo rozpadło się po skandalicznych plotkach o romansie. Kate jest upokorzona doniesieniami o romansie Williama. Który zdradzał ją pod, jej nosem i nie ma zamiaru udawać, że nic się nie stało. Ktoś doniósł, jej, że William od lat torował Rosę drogę w towarzystwie i mówił znajomym, że jest, tą, która wywinęła się z małżeństwa z nim. Książę i księżna zatrudnili pełnomocników, którzy rozmawiają o pieniądzach, i opiece nad dziećmi, pisał Globę. Ostatnio Rosę, przez którą miała rozpętać się, cała afera. Pojawiła się w pałacu Kensington. Ona i jej utytułowany mąż byli gośćmi, na oficjalnym bankiecie wydanym przy okazji wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. I nawet jeśli, w plotkach o romansie Hanbury z księciem nie ma ani krzty prawdy, i tak zapewne było niezręcznie. Tymczasem Kate, choć jest pod baczniejszą obserwacją mediów, niż zwykle, nie rezygnuje z publicznych wyjść. Ostatnio wzięła udział w paradzie wojskowej Beatin Kretret. Na tę okazję założyła jasny, płaszcz ozdobiony broszką. Uważnym obserwatorom nie umknął fakt, że księżna na placu w centralnym Londynie pojawiła się bez męża u boku. Zobacz więcej materiałów.